kwietniowym odcinku programu Bobolice Gmina z Potencjałem o zakończeniu sezonu morsowania na rajskiej plaży w Poroście, o dofinansowaniu w ramach programu Ciepłe Mieszkanie, a także o wyjątkowej wystawie, która otwarta zostanie 17 kwietnia w Muzeum Regionalnym. Zapraszamy. Blisko 300 miłośników zimnych kąpieli wzięło udział w 16. zakończeniu sezonu morsowania. Wydarzenie odbyło się na rajskiej plaży w Poroście i obfitowało w wiele atrakcji. Zaproszenie na zakończenie sezonu morsowania przyjęło kilkanaście klubów z regionu. Uczestnicy po powitaniu przez włodarzy gminy stworzyli kolorowy korowód i udali się na spacer, bo okolice jeziora Chlewo zachęcają do pieszych wycieczek. Bardzo się cieszę, że po tych dwóch latach przerwy powróciliśmy właśnie do powitania wiosny z morsami, no i pożegnania sezonu morsowania. W tym dzisiejszym dniu żegnamy sezon morsowania 2022-2023, a początek tego właśnie wydarzenia sięga roku 2004, kiedy to z inicjatywy właśnie pana Kazimierza Stoltmana po raz pierwszy odbyło się tutaj pożegnanie właśnie sezonu morsowania. Więc kontynuujemy tą tradycję. Ja się bardzo cieszę też, że przyjechały do nas te kluby, które ostatnio miałam przyjemność przecież oglądać na Międzynarodowym Zlocie Morsów w Mielnie. No więc fajnie, że są i że tutaj z nami są się bawić. Po rozgrzewce przyszedł czas na wspólną kąpiel. Morsy wychwalają zalety wchodzenia do wody późną jesienią i zimą. Morsuję 4 lata, zaczęłam bardzo późno, bo przed 70 zaczęłam. A morsuję, bo to jest coś wspaniałego. Ja się tak fajnie po tym czuję. Wesoła, szczęśliwa. No, żałuję, że wcześniej nie zaczęłam, naprawdę. Korzyści na pewno zdrowotne. Nie chorujemy w ogóle. Nie mamy kataru, nie mamy grypy. Przede wszystkim wspaniała atmosfera, jak widać, wesoła. Jesteśmy pełni, zawsze jak przyjeżdżamy na morsy, to jesteśmy pełni jakby, nie wiem, adrenalina jakaś z nas wstępuje, że po prostu jesteśmy szczęśliwi. Morsuję 5 lat, głównie ze względu na stawy. Jednak jest poprawa dosyć spora. Także ja morsuję prawie co drugi dzień. Rajska plaża w Poroście jest miejscem regularnych spotkań i kąpieli bobolickich morsjan, którzy sezon zaczynają w drugiej połowie września. Spotykamy się co niedziela o godzinie 14. Mamy umówione wejście do wody i to jest każda niedziela. Każdy może do nas dołączyć i z nami się kąpać. Grupa jest taka nas, no, około gdzieś 40 osób. Będzie. No nie zawsze wszyscy są, bo nie każdemu zawsze pasuje, ale bo jedni jadą nad morze, drudzy jadą nad jezioro. Podczas imprezy odbył się także pokaz ratownictwa wodnego Ochotniczej Straży Pożarnej. Pokazaliśmy wszystkim tutaj zgromadzonym, jak pomagać osobom, które się topią. Tak? I my podjęliśmy tutaj trzy takie próby. Nasze jednostki, które dzisiaj się prezentują, to jest Ochotnicza Straż Pożarna w Bobolicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Poroście oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Żydowa, nasi sąsiedzi. I pokazaliśmy właśnie podejmowanie osób topiących się. Mamy dzisiaj ze sobą trzy łodzie ratownicze wyposażone w silniki spalinowe. To są dwie duże łodzie z silnikami o mocy 30 koni mechanicznych oraz jedna łódź o mocy 10 koni mechanicznych, no oraz dodatkowy sprzęt ratowniczy, czyli rzutki, koła, nosze. No i tutaj podejmowaliśmy tymi sprzętami ratowniczymi tych poszkodowanych. Zakończenie sezonu morsowania było też okazją do nagrodzenia Miss i Mistera Morsów. Wśród kobiet nagroda trafiła do Zofii Hatały z klubu ze Szczecinka. Jestem przeszczęśliwy, nie spodziewałam się po prostu takiej przyjemności. Wszystkim bardzo dziękuję oczywiście. Jestem naprawdę wzruszona. Tytuł Mistera Morsów odebrał Paweł Łoziński z klubu Wiking Postomino. To już drugi tego typu tytuł, jaki otrzymał. Jestem radosny, zadowolony. Te moje strojności tu na tym sam wykonałem. Wkładałem sobie część sztucznych listeczków, część takich sztucznych. Bociana znalazłem w ostatniej chwili, gdzie go umieściłem, bo to jest bocian, życie. Tak jak to było w filmie, z Eksymisja. O ciepły posiłek dla uczestników zabawy zadbały m.in. panie z Koła Gospodyń Wiejskich Rybki z Drzewian.
Mieszkańcy Bobolic będą mogli skorzystać z dotacji w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. Projekt zakłada dofinansowanie wymiany źródła ciepła, a także stolarki okiennej i drzwiowej. Nabór wniosków rozpocznie się po świętach. Program Ciepłe Mieszkanie skierowany jest do mieszkańców budynków wielorodzinnych. Na inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów poprzez wymianę źródeł ciepła, Bobolice otrzymały ponad 1 200 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. My robiliśmy taką diagnozę wśród mieszkańców gminy, bo chcieliśmy się dowiedzieć mniej więcej, jakie jest zapotrzebowanie, jaka to jest skala potrzeb. Wpłynęło niewiele ankiet, bo 32 wtedy wpłynęły ankiety, ale mając świadomość taką, że jednak tych potrzeb będzie więcej, kiedy ruszymy z dofinansowaniem, to ta informacja dotrze do innych, więc założyliśmy dla 48 lokali w budynkach wielorodzinnych i takie też otrzymaliśmy dofinansowanie. I program będzie realizowany przez 3 lata, bo to jest 1 240 000 zł rozłożone na ten rok, na rok 2024-2025, czyli mniej więcej po 400 000 zł na każdy rok. Mieszkańców, którzy ubiegać się będą o dofinansowanie, obowiązują progi dochodowe. Będą one miały wpływ na wysokość przyznanej dotacji. Potrzebny będzie też wkład własny. Doskonale wiemy, że kiedy planujemy sobie roboty takie, czy to właśnie tutaj wymiana źródeł ciepła, tych starych, zniszczonych takich źródeł na paliwa stałe, do tego dochodzą koszty wymiany solarki okiennej, drzwiowej i to są zawsze koszty sukcesywnie większe niż samo dofinansowanie. A dofinansowanie, tak jak mówię, zależy od progów i ono być może najmniejsze dla tych, którzy zarabiają najwięcej, to jest 15 000 zł, a dla tych o tych progu dochodowym najniższym na członka rodziny to jest 37 500. Więc na pewno to nie będzie kwota, która w 100% wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów. W poprzednich latach gmina Bobolice realizowała program Czyste Powietrze skierowany do właścicieli budynków jednorodzinnych, w ramach którego otrzymać można było dofinansowanie na wymianę pieców i termomodernizację. Trwają przygotowania do wyjątkowej wystawy w Muzeum Regionalnym w Bobolicach. Od 17 kwietnia w placówce podziwiać będzie można blisko 400 przedwojennych pocztówek. Są one własnością kierownika placówki Emila Piłaszewicza. Wystawa Bobolice w dawnej pocztówce zamknięta to efekt trwającej od 15 lat pasji kolekcjonerskiej Emila Piłaszewicza. Zaczęło się niewinnie, ponieważ na studiach miałem pracę zadaną opracowania projektu parku w mojej miejscowości i potrzebowałem materiału do analizy historycznej. I tak wszystko się zaczęło, znalazłem jedną pocztówkę, która na tyle mi się spodobała, była to pocztówka jeszcze z XIX wieku, wykonana w całości ręcznie. Ja z racji tego, że jestem z wykształcenia też plastykiem, spodobała mi się, jeśli chodzi o wartość estetyczną. I postanowiłem ją zakupić, no i tak trwa to do dzisiaj, że te pocztówki wyszukuję głównie na różnego rodzaju aukcjach zagranicznych, wymieniam między kolekcjonerami. No, sposobów pozyskania ich jest naprawdę wiele oraz krajów, z których trzeba było je sprowadzić również. Wiele z unikatowych widoków do tej pory nie było prezentowanych publicznie. Album, z którego pocztówki pochodzą, jest taką małą kapsułą czasu i będzie można obejrzeć dzięki niemu, dzięki otwarciu tej kapsuły, będzie można obejrzeć miasto, którego znacznej większości dziś już nie zobaczymy. Oczywiście będą niektóre budynki, które możemy zobaczyć do dziś, natomiast w znacznej większości będzie to miasto, które nie przetrwało zawieruchy dziejowej. Wystawa otwarta zostanie w 683. rocznicę nadania Bobolicom praw miejskich. Ekspozycję oglądać będzie można do 30 czerwca. W kwietniowym odcinku programu Bobolice Gmina z Potencjałem to już wszystko. Na kolejne spotkanie zapraszamy w pierwszą środę maja. Do zobaczenia.